Studia dualne rozpocząłem w 2011 roku na kierunku elektromechatronika. Dały mi połączenie teorii z praktyką, czemu rozpocząłem pracę też tutaj równomiernie w salonie Toyoty. Studenci mogą się na najnowszych technologiach douczać, a później pracować z firmą, która jest najbardziej innowacyjna na świecie. To jest najlepsza droga kształcenia młodych ludzi w kierunkach inżynierskich. W naszej firmie inżynierowie to podstawa, dlatego że produkujemy pojazdy specjalne. Pozwalamy przyszłym inżynierom zrozumieć to, czego uczyli się w teorii, jak funkcjonuje w praktyce. Jest to bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem, ponieważ studenci po ukończeniu studiów są przygotowani już do pracy w przemyśle. Studenci, którzy u nas do naszej pracy przychodzą, mają okazję poznać nie tylko kwestie budowy pojazdów specjalnych, nie tylko ich budować, ale także mogą je projektować. Chciałem studiować i pracować. Jestem po kierunku technicznym. Moje podstawowe wykształcenie to technik, mechanik, więc studia dualne były mi najbliższe z oferty, którą przedstawił PWSZ. Szkoła zawodowa czy szkoły wyższe zawodowe, to są bezcenne dla naszego regionu. Może projektować maszyny, może projektować narzędzia, może pisać programy. To jest bardzo szeroki temat, który w zależności kto na ile chce w nim uczestniczyć, może znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce. Studia przygotowały mnie z zakresu obsługi maszyn, obsługi oprogramowania takich maszyn. Studiowałem na Wydziale Technicznym na kierunku mechanika i budowa maszyn. Pozwoliło mi się to dalej rozwinąć, zdecydowanie był to dobry wybór. Ilość kształconych osób o kierunkach technicznych, inżynieryjnych chyba ciągle jest niewystępująca w Polsce w stosunku do takich zawodów nietechnicznych. Yeah.